Cześć, witam na Urbex Wyprawie. Sorry, że taki niemy wstęp zrobiłem na początku, ale tutaj niestety jesteśmy na obiekcie opuszczonym i tutaj wkoło są działające firmy. Tak więc trzeba być ostrożnym. Dobra, zaczniemy od piwnicy. Aha, piwnica jest zalana. Dobra, już na spokojnie, można gadać. To jest pierwsza kondygnacja. Nie wiem, co to był za obiekt kiedyś, ale obecnie jest on przerobiony na fortecę paintballową. Jakaś druga część budynku. Tak jak widzicie, tutaj się odbywa paintball. Dosyć ciekawie to wygląda. Może tu obejdziemy sobie tą halę. Dosyć ciekawe pomieszczenie. Myślę, że to był jakiś zakład produkcyjny, że znajdujemy się na fastach. W sumie nie jest to żadną tajemnicą, bo raczej każdy urbex tutaj, co zwiedza, to zna te rejony. To tutaj pewnie znajdowała się jakaś fabryka dywanów, być może. Ale nie wiem. Jakie wielkie lampy. Tu jakaś maszyna. Jest jeszcze wejście na dach. Znaczy na dach, no to na pewną część taką, dosyć nisko tu jest. Patrzcie, co tam stoi.
samochód. Szrot. Poubijany i obsrany przez gołębie. Poszukamy tutaj zejścia na dół, bo tam jest... Nie wiem, czy tam będzie coś ciekawego, ale zobaczymy. Tutaj jest zejście. Sprzęt do paintballa. Czasami nic nie mówię, bo w zasadzie nie wiem nawet o czym. Nie wiem, co tutaj był za obiekt. Wiem, że jakiś produkcyjny. W sumie jak większość fast kiedyś. Tutaj widać ten komin. Ogromny on jest. W ogóle spora część pomieszczeń jest zamkniętych i zadechowanych. Co tu widać? Jakiś brunatny piasek, taki czarny. Ciekawe, co to jest.